jedną z ważniejszych rzeczy, które trzeba wykonać przed sezonem, jest trening przygotowawczy do niego, ten letni. Myślę, że to jest ważna sprawa. No i generalnie to jest sport techniczny, więc jakby też samym tym treningiem letnim nie nadrobimy tych rzeczy takich technicznych, więc trzeba dużo jeździć na desce przed sezonem, wyjeżdżać na lodowce i to są takie dwa najważniejsze aspekty. Na chwilę obecną jestem zadowolony z tego, że jestem zawodnikiem Pucharu Świata. Jest to najwyższa liga, jaką można sobie wymarzyć w snowboardzie alpejskim. Dodatkowo konstruuję deski razem z firmą z Japonii i biorę czynny udział w konstrukcji i w użytych materiałach w tych deskach, więc cieszę się, że robię to tak trochę dwutorowo i jestem trochę świadomy tych rzeczy właśnie, które się zmieniają w sprzęcie, bo mam od razu pogląd na moich wynikach po prostu. Chciałbym wywalczyć kryształową kulę. Żaden Polak wcześniej nie wywalczył dużej kryształowej kuli. Myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić i będziemy dawać siebie wszystko od pierwszych startów, żeby gromadzić jak najwięcej punktów i mam nadzieję, że się nam uda. Ćwiczenia oddechowe myślę, że mnie bardziej pomagają. Nie zawsze o nich pamiętam, ale to jest dla mnie najważniejsze przed startem, żeby właśnie posłuchać ciała i poprzez te ćwiczenia oddechowe skupić się w 100% na przejeździe. Na starcie jestem skoncentrowany i skupiony na starcie, lecz jest trochę taki dreszczyk emocji. Podczas przejazdu za dużo nie myślę, wszystko się dzieje na bieżąco. Jestem skoncentrowany, żeby jak najszybciej przeciąć linię mety, więc nie ma jakichś specjalnych myśli. Myślę, że każdy zawodnik odczuwa stres. Jest to spowodowane tym, że nakładamy sobie presję. Jest to oczywiście niepotrzebne, ale te ćwiczenia oddechowe bardzo mi pomagają i myślę, że z każdym rokiem jestem coraz bardziej spokojniejszy na starcie. W trakcie przejazdu staram się nie zwracać uwagi na przeciwnika obok, lecz bywa różnie z tym. Generalnie jak ktoś zaczyna prowadzić i widzisz go kątem oka, to jest troszkę wewnętrznej takiej złości i człowiek z automatu chciałby go dogonić na przełomie dwóch, trzech tyczek. Oczywiście to się kończy niezakończonym przejazdem, ale myślę, że tutaj razem przy współpracy z fizjoterapeutą i z psychologiem jesteśmy wszyscy przygotowani na to, żeby właśnie się nie dawać tak podpuszczać i jechać swoim tempem do końca. Jeżdżę na nogę prawą. W snowboardzie moim idolem największym jest Jesse J. Anderson, zawodnik z Kanady, snowboardzista. Jego ostatnie lata kariery to były moje pierwsze lata w Pucharze Świata. Razem spędzaliśmy dużo czasu, dawał mi jakieś cenne wskazówki. Również sam konstruuję deski, więc gdy zacząłem współpracę z tą japońską firmą, dużo się od niego nauczyłem i mogłem to przekuć na swoje deski, że tak powiem. I bardzo mnie zainspirował i myślę, że dużo takich wartościowych rzeczy wyciągnąłem od niego. Przede wszystkim, jak każdego sportowca, motywują mnie sukcesy, tak mi się wydaje, bo one napędzają ten twój trening, to twoje przygotowanie. Lecz moja kariera nie jest cała w sukcesach. Dużo przegrałem w życiu i myślę, że to też w jakimś stopniu mnie motywują te porażki, ponieważ dużo się na nich nauczyłem i myślę, że z każdym rokiem jestem bardziej wartościowym sportowcem. Start w Pucharze Świata u nas w Polsce to dla mnie będzie duże wydarzenie. Cieszę się, że te nasze ciężkie lata poprzednie spowodowały to, że mamy w końcu własną imprezę na najwyższym poziomie. Jestem bardzo zadowolony, że duża część rodziny, znajomych będzie mogła
tak naprawdę zobaczyć na żywo to, co robimy, jak ciężko trenujemy każdego dnia i jak to się przekuwa właśnie na naszą jazdę. I bardzo jestem podekscytowany tym, że zobaczą naszą dyscyplinę i tak naprawdę to jest dla nas chyba wszystkich duża rzecz.